wydaje mi się, że ja jako tak jakby solowa wokalistka jestem wokalistką początkującą, jednak nie mam zbyt wiele na koncie oprócz występu i zajęcia trzeciego miejsca w programie X Factor, a jednak z zespołem pracujemy już dobrych parę lat, także dla nas to było naturalne, że po tam moim częściowym zwycięstwie zaczęliśmy dawać koncerty, prawda? Byliśmy już z graną paczką, graliśmy od lat, więc po prostu wychodziliśmy na scenę, jeździliśmy po Polsce i dalej jeździmy i koncertujemy. Dlatego wydaje mi się, że co mi się wydaje. No właśnie tak się zastanawiam, do czego ty zmierzasz, dziewczyna? Zacznijmy od tego, że ja uwielbiam śpiewać i uwielbiam robić muzykę, uwielbiam robić swoje linie wokalne i tworzyć, i to jest coś, co mnie najbardziej kręci. Czy to jest zespół, czy to jest moja solowa płyta, to jest najbardziej dla mnie ekscytujące. A cała ta otoczka, taka jak wywiady, taka jak sesje zdjęciowe, gale, na które wypadałoby chodzić i pokazywać się, to jest ta druga strona medalu, jak dla mnie nie aż tak przyjemna i nie bawi mnie. Oczywiście, że tak. Myślę, że zarówno my jako zespół, jak i Ada jako Ada, no, na pierwszym miejscu stawiamy przede wszystkim przekaz artystyczny, to, co siedzi w nas. Ja myślę, że o wiele więcej, o wielu więcej sprawach będziemy mogli porozmawiać już po płycie. W zasadzie teraz ciężko i nam opowiedzieć i wam sobie wyobrazić, o co tak naprawdę chodzi i czemu my tu siedzimy i tak, w ogóle tak, o tym rozmawiamy, bo jeszcze nic nie zrobiliśmy, więc to wszystko trwa, ale zbliża się naprawdę dużymi krokami, więc za parę miesięcy naprawdę będziemy rozmawiać o konkretach, chwalić się płytą i namawiać do kupna. Cześć, tu Ada Schulz i Krzysiek Taborski z zespołu Chili Toy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich internautów wirtualnej Polski.